No cześć, na moim kanale był już film o składaniu, poprawnym składaniu zapłonu Blorometa. Możecie sobie go zobaczyć gdzieś tutaj, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Z tego co widziałem po komentarzach, jest to poradnik przydatny i wydaje mi się, że tam wyczerpałem temat, to znaczy pokazałem jak od A do Z złożyć cały zapłon Blorometa, na co zwrócić uwagę, jak pomierzyć te elementy, żeby ten zapłon był złożony poprawnie i żeby miał prawo działać w silniku. Ale często jest tak, że mimo takiego wydawałoby się, że poprawnego złożenia zapłonu, dalej nie ma iskry, albo iskra jest, ale mimo to silnik pracuje źle, albo w ogóle się nie chce uruchomić. Dlatego pomyślałem, że akurat teraz mam kilka zapłonów do złożenia i pokażę Wam, na jakie elementy szczególnie zwrócić uwagę przy tym zapłonie, tak żeby po złożeniu jednak mógł działać i pracować normalnie w silniku. Dlatego zapraszam na film. Zostań ze mną do końca filmu, bo będę miał dla Ciebie pewną niespodziankę, pewną informację. Zacznę od początku. Czyli od gołej podstawy zapłonu. Goła podstawa prezentuje się mniej więcej tak. Mówię mniej więcej, bo czegoś tutaj brakuje, prawda? A no właśnie, brakuje jej tego. Czyli osi od przerywacza. Często jest tak, nie wiem czy często, czy nie często, ale zdarza się jednak, że taka oś wyskoczy ze swojego miejsca w takiej podstawie. A jest taki specjalny otwór, w którym jest umieszczona ta oś w tej podstawie i ona tutaj się musi znajdować. I oprócz tego, że ta oś musi się znajdować w tym otworze, w tej podstawie, to musi jeszcze tutaj być utwierdzona pewnie, to znaczy nie może jakoś tam luźno być osadzona, nie może mieć luzów, nie może się poruszać w żadną stronę, no bo inaczej, jeśli się będzie poruszała, to razem z tą osią będzie się poruszał również przerywacz, który jest tutaj na niej zamontowany. I potem mogą być już problemy, bo akurat przerywacz jest bardzo ważnym elementem przy tej instalacji, przy tym zapłonie. I tam jeśli będą jakieś nieprawidłowości przy tej przykładowo przerwie między stykami tego przerywacza podczas pracy, to się będzie zamykało, otwierało w taki sposób nieprzewidywalny, mimo nawet poprawnej regulacji. Dlatego oś jest ważnym elementem, ponieważ wpływa na całą pracę przerywacza. I zobaczcie, tutaj mam przykładowo taką podstawę od zapłonu, gdzie ta oś wyskoczyła. Wyskoczyła ze swojego otworu, jest tutaj. Jest trochę, zobaczcie, pokiereszowana, ale to ja akurat zrobiłem. Chciałem ją naprawić w taki sposób. Widziałem już na internecie film z metodą naprawy takiej ośki. I chodziło tam o to, że należy wywiercić w niej otwór, tak żeby potem nagwintować go na gwint M2,5, być może M2,5, może M2. W każdym razie tutaj chodzi o to, żeby zastosować taki gwint, żeby pasował, żeby się mieścił w tej tulei, w tej osi, chciałem powiedzieć. No i nie można tego otworu wywiercić zbyt głęboko, ponieważ zobaczcie, tak jak tutaj u mnie to poszło za daleko. Tutaj doszedłem już do tej części węższej tej osi. Musiałem to zalać lutowiem, bo tam się zrobiła dosyć spora przerwa między elementami i już była duża szansa, że jak założyłbym tutaj przerywacz, to podczas pracy silnika taka oś by się zwyczajnie ułamała i za chwilę cały zapłon i tak by był znowu do naprawy. Tutaj zalałem trochę lutowiem, jakoś próbowałem odratować tę oś, ale nie rozwiązałem problemu, żeby ją tutaj prawidłowo umiejscowić. I teraz chciałem Wam pokazać, jak można albo poprawić taką luźną oś, albo jak zamontować taką, która już wypadła z tego swojego otworu w podstawie. Jeśli oś macie luźną albo już wypadła z tego swojego miejsca, można próbować, bo ona tutaj jest tak jakby zaklepana, także się rozchodzi na swoim obwodzie, ona się zwiększa swoją średnicę, tak jakby. Tutaj przykład prawidłowo zamocowanej osi. Ona jest tak jakby rozklepana w tym miejscu i dzięki temu jest solidnie utwierdzona do tej podstawy aluminiowej. I to jest rozwiązanie fabryczne.
ale często dochodzi do uszkodzenia w tym miejscu i potem ta oś staje się luźna albo już zupełnie wypada ze swojego miejsca. Bywa też tak, że są tutaj próby zaklepania ponownego tej osi, żeby to się rozeszło, ten materiał. Ale na przykład ja wiem z mojej praktyki, bo tak mi się kiedyś stało, że podczas takiego pukania tutaj to zwyczajnie to się nie rozchodzi. Nie dochodzi do zaklepania ponownego tej osi, tylko ona przychodzi przez ten otwór i wypada z drugiej strony. I wtedy już wypada zupełnie z tej podstawy i właściwie całość jest do kompletnej naprawy, bo ta oś już w ogóle się nie chce na tej podstawie utrzymać. Dlatego z takim zaklepywaniem to radzę uważać, bo się może skończyć inaczej niż powinno. I tutaj mam akurat taki przykład osi. Zobaczcie, że nawet już nic nie wystaje tutaj z tej osi, tak żeby móc nawet to ponownie zaklepać. Tutaj nawet nie ma szans na coś takiego. I będę się musiał posikować innym sposobem naprawy, do którego teraz przejdę. Tutaj już inna podstawa po naprawie. Tak to wygląda. Zaraz opowiem, jak to wyszło. Ale efekt jest taki, że ośka siedzi pewnie, nie ma luzu. I jest duża szansa, że ona tutaj jeszcze będzie poprawnie zamocowana przez długi czas. Dlatego naprawa zakończona została sukcesem. Chodzi o to, że taką końcówkę tej osi, jak ta oś wam wypadnie, to chyba najłatwiej to zrobić. Końcówkę musicie tutaj, nawet możecie wywiercić otwór, żeby tam dużo lutowia wpadło, bo chodzi o to, żeby końcówkę zalutować. Ale nie możecie zalutować tego za bardzo, żeby wam lut nie poszedł na boki, bo chodzi o to, żeby ta część tej ośki weszła w swój otwór. Tak jak przykładowo tutaj, ona musi wejść w swój otwór. Tutaj musi jakaś tam część z tym lutowiem wystawać. A wszystko po to, bo za chwilę tutaj sobie dacie taką podkładkę miedzianą. O, mniej więcej w ten sposób. Dacie sobie tutaj topnika, to się da potem zalutować. Lut z tej ośki się połączy razem z tą miedzianą podkładką. I dzięki temu będzie utwierdzenie, będą się te elementy razem łączyć, więc ten luz powinien być skasowany, no i ośka powinna już być utwierdzona. Tutaj się to udało, ale żeby to poprawnie zalutować, potrzebna jest lutownica o dużej mocy, ponieważ trzeba porządnie nagrzać ten cały element, właściwie całą tę aluminiową podstawę i tę mosiężną tulejkę. Dopiero potem ten lód się ładnie rozpływa, bo to wszystko musi się rozpłynąć, wszystko się musi połączyć. Nie można tylko tak sobie nachlapać trochę tej cyny i to już będzie ok, bo to się nie będzie trzymało. Ja to umieściłem w piekarniku, dałem jakieś 200 stopni. Kiedy to wyjąłem, to ten lód już był płynny. Potem tylko dałem kapkę topnika, trochę nowej cyny i tutaj lutownica już, mimo że moja nie ma dużej mocy, to już sobie z tym bardzo sprawnie poradziła. Udało się, zobaczyć tak ładnie zalutować. A jeszcze prędzej, przy umieszczeniu tej tulejki w otworze, dałem trochę na tę ośkę w tamtym miejscu, gdzie wchodzi w otwór, dałem trochę kleju do łożysk. Dzięki temu ta ośka tutaj jest umocowana trochę na kleju i trochę na tym lucie. I to wtedy ma prawo już być solidnie zamocowane. Czyli od początku najlepiej najpierw sobie ten otwór na ośkę w podstawie oczyścić. Może tam dojdziecie albo jakimś pilnikiem, albo jakimś papierem ściernym. Najlepiej to trochę oczyścić, na pewno odtusić w jakiejś benzynie albo w rozpuszczalniku. Potem przygotowujecie sobie ośkę, czyli ten fragment osi, który wchodzi w otwór, też sobie oczyszczacie, najlepiej papierem ściernym. Wszystko odtłuszczacie, wklejacie na klej do łożysk. Najlepiej sobie dać taki na wyższe temperatury, czyli powiedzmy do jakichś 200 stopni. Z tego co ja sobie obserwowałem po różnych klejach do łożysk, to one zwykle wytrzymują do jakichś 200 stopni, do 180 stopni, gdzieś w tym zakresie. Przygotowujecie ośkę, oczyszczacie ten fragment. Nawiercacie, możecie nawiercić trochę lekko otwór z tej strony. Potem zalać tam lutem, ale tak, żeby się ten lód nie rozlał czasami gdzieś po bokach.
żeby dało się tę oś dalej, ten otwór włożyć, w tym otworze umieścić. I potem jak będzie jej fragment taki zalutowany wystawał, o właśnie jak tutaj, to sobie dajecie podkładkę miedzianą, sobie musicie jakąś dopasować. Ta ma akurat średnicę wewnętrzną 5 mm i pasuje jak ulał. Dopasowujecie sobie, jak macie gotową taką podkładkę, to sobie na chwilę odkładacie, wkładacie całość do pieca, dajecie jakieś tam niecałe 200 stopni, żeby ten klej od łożysk jednak wytrzymał tę temperaturę, to podgrzanie. I jak sobie to już, to się wszystko podgrzeje, wyciągacie, tylko załóżcie jakieś rękawice, żeby się nie poparzyć. Wyciągacie, dajecie tutaj podkładkę, dajecie topnik i potem już zwykłą lutownicą lutujecie. Do czasu aż ta podstawa nadmiernie się nie ochłodzi, możecie bardzo sprawnie sobie to, tą całość zalutować. Najlepiej to tak zalać jak tutaj. Chodzi głównie o to, żeby ta cyna połączyła się i z tą miedzianą podkładką, i z tym lutem, który jest już na osi. Wtedy jest pewność, że jak to się połączyło, że to będzie się razem trzymało. Prędzej możecie sobie pobielić tę podkładkę miedzianą, żeby to lepiej złapało. Ale do tego no, trzeba mieć jakieś minimalne przynajmniej pojęcie o lutowaniu, żeby to dobrze wszystko złapało. I to jest taka dosyć prosta, warsztatowa metoda naprawy tego. Ale oczywiście to się nie sprawdzi w przypadku, kiedy taka ośka jest naprawdę już mocno uszkodzona, kiedy na przykład w ogóle nie ma tej części, która powinna wchodzić w otwór. Wtedy będzie już naprawdę duży problem. Możecie dalej się posiłkować metodą na zrobienie tutaj otworu i nagwintowanie go. Bo jak sobie byście tutaj zrobili otwór, nagwintujecie, to możecie tutaj z drugiej strony podejść śrubką z jakąś podkładką i też to możecie sobie ładnie dokręcić, żeby to solidnie było utwierdzone. Ale do tego trzeba mieć takie małe wiertło i taki mały gwintownik. Mnie akurat się z tym nie chciało bawić, bo dodatkowo jak jest taki mały gwintownik, to trzeba to zrobić precyzyjnie. A ja stwierdziłem, że jak mam możliwości, to polutować dobrze, to ja sobie polutuję. Przy okazji zobaczę, czy ta metoda działa. I rzeczywiście, jak teraz sobie tak patrzę pod palcami przynajmniej, to tak bardzo ładnie to się wszystko tutaj trzyma. No to może, żeby zobaczyć, czy się uda naprawa w tym przypadku, to sobie tutaj to zalutuję. Tylko akurat przy tej podstawie mam inny problem, bo musiałbym odkręcić tę cewkę, nie chcę tego niepotrzebnie podgrzewać. Tylko że jak tutaj już nawet nasadką obracam tę śrubę, żeby ją odkręcić. Już nawet mogę to zrobić, o zobaczcie, w ręce. Tylko ta śruba się nie odkręca, ponieważ to się jakoś tak ze sobą zapiekło. Tu się obraca cała ta ośka od cewki. I będę musiał chyba jednak podgrzeć całość, ażeby potem móc w ogóle odkręcać i przykręcać tę nakrętkę. To tutaj też sobie przylutuję podstawę cewki do tej jej ośki, tak żeby to się trzymało i żebym mógł potem normalnie tę nakrętkę odkręcać, dokręcać. Podstawę wstawiamy do piekarnika, pieczemy na dolnym obiegu w temperaturze około 180 stopni. Nie możemy przekraczać 200 stopni, tak żeby czasami ten klej do łożysk, jeśli jest tam zastosowany, żeby on czasami nie puścił. I czekamy, no nie wiem, dam tutaj tej podstawie z pół godziny, z godzinkę, niech się ładnie nagrzeje. Wyjąłem już danie z piekarnika, tak się prezentuje. Tutaj zalutowałem po wyjęciu z piekarnika i naprawa zakończona kolejnym sukcesem. Ośka siedzi sztywno, nie ma żadnych luzów, nic się nie rusza. Klej do gwintów, znaczy się do łożysk, powinien też tam działać. Nie przekroczyłem 200 stopni, a nawet pewnie tych 180 też nie, do tego klej powinien jeszcze sobie dać radę. Trochę się martwiłem o cewkę, bo ten cały zepon akurat jak włożyłem z cewką się zaczął strasznie kopcić, dym jak cholera. Ale za to pomierzyłem sobie cewkę i cewka przetrwała, nic jej nie jest. Tutaj ją sobie zalutowałem, no i jak widzicie już nie jest przy tamtej podstawie, czyli udało mi się to odkręcić. I w sumie dwie naprawy zakończone sukcesem. Dobrze to idzie, więc zaraz jeszcze się zajmę tym czymś, ale tutaj będzie trochę gorzej, bo
No jak sami widzicie, ta końcówka, która wchodzi w ten otwór, ona za dobrze nie wygląda. Ale jakoś może lutem jeszcze uda mi się to złapać. Delikatnie może ten fragment na klej. Może jakoś to się uda zrobić, ale to za chwilę. A teraz przejdźmy sobie my dalej. Co tu zrobić z zapłonem, jak powiedzmy, że podstawa jest w porządku i ta ośka też już jest na swoim miejscu i siedzi sztywno. Te otwory fasolkowe w tej podstawie często są takie poniszczone, to znaczy często ludzie je tam powiększali, albo one są zdeformowane, albo w ogóle tutaj brakuje kawałka materiału w tym miejscu, bo jakoś tam się urwało. Ale to nie przeszkadza, dopóki jest tutaj fasolka i idzie tym obracać, idzie to regulować, no to w sumie nie ma większego problemu. Nie wygląda to zbyt pięknie, ale działa. A my przechodzimy dalej, jak już mamy podstawę i ośkę załatwioną. Teraz sobie warto wziąć jakiś papier, nawet taki trochę mocniejszy. To znaczy nie taki drobny, powiedzmy 800-1000, tylko taki można być nawet taki grubszy, nie wiem, ze 40-80. I tutaj gdzie się styka przerywacz z podstawą, tutaj gdzie się styka kondensator z podstawą, te miejsca czyścimy, aż wyjdzie taki błyszczący metal. Chodzi mi o coś takiego, żeby tutaj był taki oczyszczony błyszczący metal w tych miejscach. Tak samo czyścimy podstawę od przerywacza, też można papierkiem, żeby się błyszczało. I tak samo w tym miejscu tutaj, gdzie przychodzi na ta śrubka kondensatora, też ten kondensator tutaj można papierkiem potraktować. Wszystko po to, żeby te elementy miały ze sobą dobry styk. Jak mamy naprawioną oś od tego przerywacza, to warto ją też oczyścić albo drobnym papierem, albo jakąś włókniną, tak żeby po zamontowaniu tutaj przerywacza, żeby on się mógł swobodnie obracać na tej osi. Bo jeśli będą tutaj jakieś problemy z obracaniem, no to też może mieć już bezpośredni wpływ na sam zapłon. Widać różnicę? No chyba widać, się ładnie błyszczy ta oszka. Trochę starej włókniny i proszę, taki ładny efekt. No smarujemy tutaj takim smarem, najlepiej na jakieś wysokie temperatury. To wszystko jest w silniku, przy silniku i się nagrzewa do tych, powiedzmy tam, niecałych 100 stopni. Dlatego to nie może być zwykły smar, bo on tutaj spłynie i w zasadzie go już nie będzie, a jeszcze jak spłynie na jakieś inne elementy, to tam też może być jakiś problem wtedy. Papierkiem można też oczyścić tutaj te miejsca, te otwory fasolkowe, gdzie podstawa się styka bezpośrednio już z karterem. Też będzie miała dobre połączenie z karterem, no bo styk jest istotny w przypadku elektryki. Mamy oczyszczoną i nasmarowaną oś od przerywacza. To teraz przejdźmy sobie do młoteczka przerywacza. Ten otwór tutaj też trzeba wyczyścić. Go już nie trzeba smarować, bo mamy nasmarowaną ośkę i ten smar tam już dojdzie. No bo tutaj sobie to tak pracuje. Chodzi o to, żeby ten obrót był swobodny, żeby się nic nie zacinało. Bo potem mogą być jakieś problemy. Styki przerywacza najlepiej oczyścić też papierkiem. Nawet nie takim najdrobniejszym, tylko trzeba taki dobrać, może być trochę grubszy, żeby tutaj zabielić ten metal, żeby on też się świeciał. Świeciał czy świecił, whatever. Tutaj to kowadełko tak samo papierkiem oczyszczamy. Często się spotkałem z tym, że jak tutaj już jest przerywacz, tak idealnie to kowadełko powinno się stykać prostopadle z tym młoteczkiem, żeby te powierzchnie były do siebie równolegle. Ale czasami to jest pod kątem tak albo tak. I w sumie najlepiej, żeby po prostu był czysty styk, żeby to się stykało. No i potem zapłon będzie. Natomiast żeby to było idealnie równolegle, ciężko to uzyskać. Możecie się napracować papierkiem, jak to woli. Jak chcecie, no to możecie sobie tak zrobić. Najlepiej jest tak, żeby tutaj było równolegle. Ale z mojego doświadczenia wiadomo, że nawet jeśli jest jakiś tam, o, troszkę tak, albo troszkę w drugą stronę, troszkę pod kątem to, albo jakoś tak, no to to też aż tak bardzo nie przeszkadza. Iskra może być trochę słabsza, ale najważniejsze, żeby te elementy były czyste, te styki, żeby były czyste, wtedy będzie dobre połączenie i to ma prawo działać. Dobre styki mamy już zapewnione, ośka jest solidnie utwierdzona do podstawy, a cała reszta, no to w sumie to jest wszystko to, co opowiadałem na tym filmie, który już kiedyś zrobiłem o
składaniu tego zapłonu. Czyli musimy mieć dobre cewki, mierzymy cewki od świateł, cewkę zapłonową. Trzeba zwrócić uwagę na to, że cewka zapłonowa tak naprawdę się składa z dwóch cewek. Mamy uzwojenie pierwotne i uzwojenie wtórne. Na uzwojeniu pierwotnym mamy mało zwojów o dużym przekroju, podobnie jak w cewkach świetlnych. A na uzwojeniu wtórnym mamy bardzo dużo zwojów, ale jest drut od małej średnicy. Wszystko po to, żeby zamienić niskie napięcie na wysokie napięcie, które jest potem dostarczane na, przez kabel i fajkę finalnie na świecę zapłonową. Chyba to tak było, o ile się nie pomyliłem, o ile mnie pamięć nie myli. Cewka zapłonowa. Jak mierzyć? Mierzymy zawsze między masą, wspólnym punktem dla całej cewki, czyli możemy sobie wziąć jej korpus tutaj, ten fragment albo ten metalowy. Ważne, żeby dotykać metalu, a nie czasami tego tworzywa tutaj. I drugim punktem, dwoma drugimi punktami jest tak. Tutaj jest jeden taki wystający element, do którego przychodzą kable. Wychodzi taki kabel, który potem idzie na sam przerywacz. Przez taką małą śrubkę on tam jest przykręcony do przerywacza. No i drugi punkt, czyli wyjście z tej cewki. Tutaj się nakręca przewód zapłonowy. I tak, między masą a tutaj tym wyprowadzeniem powinniśmy mieć tam kilka ohmów, jakieś 2-3 ohmy, taka niska rezystancja. Natomiast między masą a tym tutaj wyjściem powinniśmy mieć jakieś 2-3 kilo ohmy. To jest już zupełnie inny zakres dla większości multimetrów, chyba że macie jakiś taki multimetr, który sobie sam dobiera zakres, ale ja Wam pokażę, jak to wygląda na takim najprostszym multimetrze. Najprostszy multimetr, czyli wszystko sami ustawiacie. I tutaj do 200, tutaj możecie pomierzyć takie małe opory, małe rezystancje. Przykładowo to uzwojenie pierwotne, kilka ohmów. Potem sobie przełączacie na 20 kilo, zakres do 20 kilo ohmów. I tu Wam powinno pokazać między 2 a 3. Czasami pokażę trochę mniej, czasami trochę więcej. Wtedy mogą być już jakieś problemy, ale najlepiej się o tym przekonać już tak, jak zamontujecie zapłon i zobaczycie, czy ten silnik odpala i jak pracuje. Może być z tym różnie, ale zwykle zakres prawidłowy dla cewki zapłonowej, dla tego uzwojenia wtórnego, no to są te 2-3 kiloohmy. Macie dobrą podstawę, macie dobre cewki, macie dobry przerywacz, który jest oczyszczony. To jeszcze sobie warto sprawdzić jedną rzecz w takim przerywaczu. Zobaczcie, tutaj mamy jeden element i tutaj jest taki drugi mniejszy i one są oddzielone taką jakby uszczelką z jakiegoś tworzywa, z jakiegoś materiału. I te dwa elementy, one muszą być od siebie odizolowane, to znaczy między nimi nie może być przewodzenia prądu, nie może być przejścia. I tak samo sprawdzamy multimetrem. Możemy to sobie sprawdzić na tym najmniejszym zakresie dla oporu. Jedna końcówka do jednej części, druga końcówka do drugiej części i przejścia nie ma. Jest otwarta pętla, czyli ta akurat podstawa, powiedzmy, że to jest taka podstawa przerywacza, to ta podstawa przerywacza jest w dobrym stanie, ona się jeszcze nadaje do użycia. Ale jak już macie złożony zapłon, to jeszcze warto sobie zrobić w taki sposób, że między styki tutaj przerywacza wkładacie na przykład kartkę papieru, tak żeby je od siebie odizolować. I potem znowu sprawdzacie te dwa elementy, czy między nimi nie ma przejścia. Bo tego przejścia nie powinno być, kiedy są tutaj młoteczek i kwadełko od siebie odizolowane. Ale jeśli to przejście występuje, to jest szansa, że na przykład te sprężyny, chodzi mi tutaj o taki druzik jakby, widzicie? Tutaj naciskam na niego. Czasami jest tak, że szczególnie w przypadku zamienników, że te sprężyny są za długie i one jak już jest wszystko zmontowane, to się tak odkształcają, tak odginają, że na przykład ta sprężyna dotyka do przerywacza, do osi przerywacza albo do tego tutaj zabezpieczenia od tej osi i potem też już się robi przejście i taki zapłon też już nie zadziała. Dlatego na to warto zwrócić uwagę i tak to trzeba wszystko poskładać, żeby jak sobie tutaj między styki przerywacza włożycie kartkę papieru, żeby przejścia między tymi dwoma elementami nie było. Podstawa załatwiona, przerywacz załatwiony, cewki załatwione, zostaje jeszcze kondensator.
jeśli jest dobry styk kondensatora z podstawą i tutaj jest dobry styk tego przewodu, tej końcówki do przerywacza, bo to przychodzi tutaj, o, właśnie w ten sposób. Też sobie możecie tutaj to oczyścić i tu, tą końcówkę też. Jeśli tutaj jest dobre przejście, ale dalej są jakieś problemy z iskrą, a cała reszta jest ok, no to jest szansa, że kondensator wyziął ducha. Można pomierzyć jego pojemność, ale takie proste mierniki to w zasadzie chyba nigdy nie mają opcji mierzenia pojemności. Taką opcję mają już trochę droższe mierniki, więc jeśli nie macie takiego miernika, który mierzy też pojemność kondensatorów, to najprostsza metoda to jest zwyczajnie podmienić kondensator na inny i zobaczyć, czy jest jakaś zmiana w ogóle, czy może na nowym od razu będzie lepiej, będzie poprawa, czy jednak nie będzie tej poprawy, no to się może okazać, że kondensator jest dobry albo był dobry, ale no jeszcze coś innego wymaga wymiany. To nie jest takie proste, ale metodą prób i błędów idzie dojść w końcu, który element zawodzi. Natomiast jeśli wszystko krok po kroku sobie pomierzycie i dobrze połączycie ze sobą, no to wtedy już jest szansa prawie na pewno, że uda się Wam złożyć, poprawić ten zapłon. Jak macie na cewkę zapłonową nakręcony już przewód od tej cewki i na końcu też macie fajkę, której tutaj jeszcze nie ma akurat, to sobie jeszcze pomierzcie, sobie odchylcie ten kapturek, jeśli macie kapturek, sobie odchylcie go tak, żeby było widać metalową część. Przyłóżcie jedną końcówkę od miernika tutaj, drugą na koniec, tak żeby zobaczyć, czy w ogóle jest przejście między cewką a końcówką tego zapłonu, czy tą fajką, żeby mieć pewność, że potem to napięcie, które tutaj jest generowane w tej cewce, ono finalnie trafi na świecę zapłonową. No bo tutaj też może nie być przejścia i potem w ogóle nie będzie iskry na świecy, nawet jeśli zapłon jest w porządku i on tutaj taką iskrę jest w stanie wygenerować. Pamiętajcie, żeby wszystkie przewody były dobrze poizolowane. Mi się zdarzyło, może nie raz, nie dwa, że akurat od cewek świetlnych gdzieś tam przewód był przerwany. Po prostu ze środka wystawały te żyłki. One się stykały potem z podstawą, czyli w zasadzie się zwierały do masy. I przez to światła nie było, bo to napięcie tutaj uciekało. Dlatego wszystkie te przewody, czy od cewki zapłonowej, czy od cewek świetlnej, wszystko musi być dobrze odizolowane, tak żeby się nie stykało czasami do masy, do żadnej części metalowej od silnika. No i w zasadzie jak zrobicie to wszystko, to problemów z iskrą i z zapłonem tego silnika być nie powinno. Zapłon nie jest aż tak trudny w budowie, jak się wydaje, ale jest prosty, a to też ciągnie za sobą problemy. Takie, że czasami nawet mała pomyłka, mały błąd może powodować brak iskry, brak świateł. A to już duży problem, bo silnik albo nie będzie pracował w ogóle, albo będzie pracował jakoś dziwnie z oporami, nie będzie chciał pracować prawidłowo. To był taki prosty, chciałem zrobić taki prosty poradnik dla Was, oprócz tego składania zapłonu, na co zwrócić uwagę szczególnie, jeśli dalej macie jakieś problemy z tą iskrą, albo jeśli nie chce Wam się dubać za bardzo przy tym zapłonie. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was się czuje na siłach, żeby w ogóle taki zapłon podkładać, albo nawet próbuje, ale mu to nie idzie. Ten zapłon ciągle jest z nim coś nie tak, ciągle tej iskry nie ma, albo iskra jest, ale jest słaba i potem to też już nie chce pracować. Dlatego tak pomyślałem, że w sumie ja trochę tych zapłonów w życiu poskładałem. Jeśli macie jakiś z tym problem, to ja mogę dla Was poskładać taki zapłon, albo naprawić Wasz, albo poskładać jakiś od nowa, sprawdzić go na silniku, czy on pracuje, czy pracuje poprawnie, czy da się ten zapłon wyregulować, czy iskra jest. Dlatego jeśli może chcielibyście, żebym ja Wam pomógł, no to w opisie tego filmu daję Wam do mnie kontakt w postaci adresu mailowego. Napiszcie i zobaczę, co da się zrobić, ale na pewno będę w stanie jakoś pomóc. Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Daj lajka. Jak masz problemy z zapłonem, to się do mnie odezwij. A jeśli czujesz się na siłach, to już masz przepis, jak sobie samemu posprawdzać zapłon, poskładać. I życzę udanej i przyjemnej jazdy Twoim rometem. Cześć!